Czy Bin jest syty? W tym odcinku odpowiem na to pytanie. Dzisiaj ogólnie jest taki bardziej luźny odcinek, taki mniej merytoryczny niż ostatnie. Mówię, jakby te poprzednie reprezentowały jakikolwiek poziom, ale dzisiaj będzie jeszcze gorzej. W sensie gorzej ze mną. Ten odcinek jest pierwszym odcinkiem z takiej serii, gdzie będę pokazywał jakieś memy z TikToka, jakieś ludzi z TikToka. Będziemy się po prostu czasami śmiali i nie będzie to tak bardzo na poważnie jak wszystkie inne moje filmy. Chociaż też nie wiem, czy one są na takim wysokim poziomie. Dobra, jedź. Dobra, Siemek, o co chodzi z tym hasłem? Czy Bin jest syty, to jest anagram zdania, czy syn jest bity. Ale jaki syn? I dlaczego bity? No i mamy tutaj naszych bohaterów, czyli Jan Dan Studio BFF Team. Nie wiem, co to znaczy. Ciekawa nazwa, muszę przyznać. Tutaj, jak widzicie, ojciec z synem robią sobie po prostu taki głupiutki TikTokowy content. Ale ja może wytłumaczę, skąd to hasło się wywodzi, bo na przykład wejdziemy sobie tutaj w pierwszy film, a tu już nawet jest mój komentarz. Czy Bin jest syty? Także skąd to hasło w ogóle jest? No tutaj chodzi po prostu o to, czy syn jest bity, bo internauci wykorzystali okazję do pośmiania się, także... Ciekawe, czy młody wie, co to jest poligamia w ogóle. Ale tak ogólnikowo na początek robią sobie po prostu TikToki i teoretycznie nie ma nic z tym złego. No praktycznie w sumie też nie ma z tym nic złego, ale to robię ten film już, nie? Muszę go mieć, no to muszę się do czegoś przypieprzyć. Wiecie, jaki ja mam z nimi problem? Wiecie, ta taka moja moralna część mówi mi, że hejty są złe i w sumie to oni tak naprawdę nie robią nic złego. Ale z drugiej strony jest ta część, która mówi mi, żeby zwyczajnie się z nich pośmiać. Szczególnie, że oni na kilku filmach, ja wam to znajdę. Tak, macie na nie wyrąbane, na pewno. Aspektem, który musimy sobie wziąć pod uwagę, to jest to, że ten dzieciak ma... No ile on może mieć lat, tak na oko? No tak powyżej 10, powiedzmy. No to w szkole zakładam, że przez te filmy... W tym wieku już chyba dzieci mają TikToka, nie? Pewnie się z niego śmieją, no nie oszukujmy się. Takie wyzywanie i hejty w tak młodym wieku są naprawdę szkodliwe dla psychiki. I ktoś mi zaraz napisze komentarz, że oni tylko robią filmy, Siemek. Oni tylko robią filmy i to nie jest nic złego, to nie jest nic złego. I z tym się zgodzę, no co, no robi sobie ojciec z tym filmy. Żadna tragedia. Tylko, że internet jest niemiłym i niefajnym miejscem i właśnie no, widać to po komentarzach, że może to być trochę niefajne dawać tak młodym osobom dostęp do internetu. Dobra, lecimy ich oglądać, bo ja tutaj tylko gadam i gadam. Tak, macie na nie wyrąbane, to już wiemy. Ale co powtórzyć? Że tekst piosenki? No, nie rozumiem. Nie rozumiem tego hejtu i życzę udanego związku. To są właśnie takie komentarze jeszcze, że oni są niby w związku, bo to są kilka komentarzy. Pokażę wam za chwilę. W końcu młody przyniósł ze szkoły kanapki i to nie swoje, brawo. O, je kanapkę. A właśnie, bo tutaj są komentarze o kanapki, patrzcie. Znaczy, Bin jest syty. Bin jest syty to już jest taka klasyka, dlatego ten film się tak nazywa. Dobra, kanapeczki można na nie tylko z Nutellą. Dość niepokojące, patrząc na to, że są zdalne. Aha, bo to było rok temu. Tutaj chodzi o taki stereotyp, że jak ktoś jest bity, to się mu zabiera kanapki. A w ogóle teraz się skapam, że dużo ludzi może nie wiedzieć, dlaczego ten synek jest bity. No nie wiem, no popatrzcie sobie na nich po prostu i odpowiedzcie sobie na to pytanie. Czyli go pobił. To mamy odpowiedź. Tutaj nawet też komentarz napisałem. Tam są moje komentarze pod tymi filmami. Myślałem, że fajny jesteś. Ojeju, przepraszam. Ej, zawsze byłem jakby zdania, że są ludzie dorośli, nie? I wiadomo, no dorośli też się mogą powygłupiać. Ale wstawiać coś takiego do internetu... Proszę was. To koniec. Tak się kończy historia dzięki waszym komentarzom. O nie. Jestem bity. Jak mogliście. A tak naprawdę to fuck you very much everybody. Bye. No, ostro pojechał. To mi się podoba, a nie jakieś. To mi się podoba. Mieliśmy być na spotkaniu, a tulipa. Współczuję, że musieliście odwołać randkę. O, czy Win jest sakastrowo... O kur... Mocne, mocne, no. Jesteś...
Przeklinać przy dziecku? Rodzicem nie jestem. Czy to jest wychowawcze? Na pewno nie tak jak te komentarze. Widać, że pan dba o związek. Ludzie są podli. Jak zobaczyłem te komentarze, to byłem w szoku. Nie przejmujcie się poka hejtem. Życzę udanego związku. O mój dobry Boże, co tutaj się dzieje? Miała być na rasa. Oda do pizzy poka hejty. Z tym poka hejtem to wyjaśnię za chwilę, bo to też jest dosyć śmieszne. Też zauważyłem po tych filmach, znaczy ja nic nie sugeruję, nie? Ja tam daję innym żyć czy coś. Mój ostatni film był a propos otyłości. Oni widać, że nie są motyli, ale no ewidentnie tutaj mają jakąś nadwagę. No i też przez taką nadwagę takie dzieci w jego wieku są często wyśmiewane i to jest kolejny powód, dla którego te mody potem, jeżeli jakoś psychicznie do tego źle podejdzie, to może się to źle skończyć. Dobra, ale o co ci tu chodzi, debilu Siemek? Co ty znowu pierdolisz za głupoty? No nie wiem, że tu jest jakaś pizza, tu są jakieś chipsy, wiecie o co chodzi? Złe odżywianie po prostu, no ale nie moja sprawa, okej? Okay? Po prostu chodzi mi o to, że ludzie robią jakieś głupie rzeczy, a potem się dziwią, że takie są komentarze, bo zakładam, że jakby ten synek wyglądał normalnie, w sensie byłby jakiś chudy czy coś i ten ojciec, powiedzmy, że też, to by tych komentarzy nie było. Te komentarze się chyba stąd wzięły też, między innymi. Znaczy generalnie tak z pozytywów to to, że przynajmniej młody ma jakiś kontakt z ojcem, nie? Wiecie o co chodzi, że ten młody ma tatusia, bo tam też widziałem jakieś komentarze, były jakieś alternatywki, które tatusia chyba nie mają. No tutaj przynajmniej ten pozytyw, że młody może się tutaj z ojcem, powiedzmy, że pobawić na TikToku, tylko szkoda potem, że przez to jest hejtowany, nie? A właśnie, i tutaj przejdziemy sobie do tego pokehejtu, bo oni zawsze mówią, nie mówią hejterzy, tylko mówią pokehejt. On tu chyba odpowiedział. Pokemony to nie są dzieci, Pokemony to są chyba Pokemony, nie? Z jednej strony fajnie, szkoda, że tak to późno wytłumaczył, bo on... No ja nie wiem od ilu go stosują, ale no... Nie, to ten Pokemon nie jest taki w sumie stary. A z czego święta nie są już te same? Mnie nauczyli używać znaków interpunkcyjnych. Czy Bin jest syty, czy na święta jakaś przerwa? Witam, przedświątecznie. Poczytam sobie teraz wasze komentarze, żeby wam było miło. Tak na święta. A nie mieli podobno na te komentarze wywalone? Tak słyszałem. Janek, zaczynaj. Jadł tu partii czapka, leci rękę przez chyba 5 sekund. Że co? I czemu on zawsze ma jakiś filtr na twarzy? Zobaczcie inne sobie. Literką. Czy może to słaba jakość, nie? TikTok jest źle zoptymalizowany na telefony z Androidem, ale... I don't know. A później Bin był... Co to była za twarz? Syty. Czy Bin jest syty? Syty. Oj, bardzo syty. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to dziecko czytało takie komentarze. Znaczy, co innego, bo też może być z tego pozytyw, ja nie mówię, że nie, bo jeżeli będzie takie komentarze sobie czytał i będzie miał na nie faktycznie wywalone, z naciskiem na faktycznie wywalone, to się zdarza bardzo rzadko, to to mu wyjdzie lepiej, nie? Ale... Bin nie jest syty, a powiedzieli, że jest. Ej, no oszukali znowu, no czemu oszukujecie? Ej, serio, ma jakiś filtr na twarzy. Zobaczcie sobie. To jest chyba jedyny problem, jaki faktycznie z nimi mam, że tutaj mówią, że mają wywalone, po czym robią 38 filmów dotyczących tego pokehejtu. Co to jest za nazwa w ogóle? Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja bym tego filmu dzisiaj nie robił, kiedy oni by nie robili tych 50 filmów. To są puszki od Monstera? Napiszcie w komentarzach, czy według was Bin jest syty. Teraz zakończę wam tą mękę oglądania tego filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli jesteście zaciekawieni innymi jakimiś ciekawymi tematami z TikToka, to możecie dać znać w komentarzach i byłoby mi bardzo miło, gdybyście także zostawili jakąś ocenkę pod filmem. Wiecie, o co chodzi mi? Like w sensie. Dziękuję wspierającym za to, że postanowili jakiekolwiek pieniądze przelać na ten kanał. Jesteście najlepsi. Ja was żegnam, do zobaczenia w jakichś innych filmach czy na innych live'ach, bo też robię live'y. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. To co, żegnam was, do zobaczenia. Siemanko.